Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych stojących na rynku bezczynnie i rzekł do nich: idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu: bo nas nikt nie najął. Rzekł im: idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną. Lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzyśmy znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich: przyjacielu, nie czynię ci krzywdy. Czy nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Kto jest bardziej nieuczciwy? Właściciel winnicy, który każdemu wypłaca dniówkę, chociaż nie wszyscy na nią zasłużyli? Czy raczej owi robotnicy, zatrudnieni w pierwszej godzinie, którym obiecany był jeden denar zapłaty, a oczekują więcej? Często bywamy niezaspokojeni. Kiedy dostajemy coś, żądamy więcej i więcej, chociaż nie zasłużyliśmy sobie na lepsze traktowanie. Narasta w nas złość i frustracja na siebie i na innych. Kiedy rządzą nami żądze, nasze życie staje się koszmarem, piekłem niezrealizowanych oczekiwań. Jezus chce nam dziś pokazać, że takie myślenie jest błędem, który rujnuje nam życie. Wszystko, co mamy, jest niezasłużonym darem od Boga. Bo czym sobie zasłużyliśmy na ręce i nogi, na wzrok i słuch, na powonienie i smak, na zdrowie i na siły fizyczne, na intelekt i zdolności poznawcze? Wszystko to dary, a my ciągle marudzimy, że za mało, że należy nam się więcej, jeszcze więcej, że Bóg powinien jeszcze to i tamto zrobić. Spróbujmy dziś popatrzeć na swoje życie z nieco innej perspektywy. Bądźmy wdzięczni Bogu za wszystko, czym nas obdarował. Nie koncentrujmy się na brakach, ale na nadmiarze, jaki posiadamy. Ucieszmy się faktem, że dziś rano się obudziliśmy, że Bóg dał nam jeszcze ten jeden dzień życia. Ucieszmy się zdrowiem albo krzyżem choroby, ponieważ i On jest darem. Wszystko jest darem Boga i za wszystko winniśmy Jemu dziękować.